Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i tak na samym początku, zanim przejdę do filmu, chciałam Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za oddawane na mnie głosy w plebiscycie Mistrzów Agro w kategorii Gospodyni Roku. Zostałam nominowana do tego plebiscytu przez sąsiadkę Alicję Bochnak. Ala, w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za nominację. Jak również wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję za oddawane na mnie głosy. No w chwili obecnej, jak widać, jestem na miejscu drugim. To w każdej chwili może się zmienić, gdyż różnica jest minimalna. No i słuchajcie, jest mi miło, bo tą pozycję zawdzięczam dzięki Wam. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i dalej proszę o oddawanie głosów na moją osobę, jeżeli ktoś ma ochotę. Głosowanie trwa do 15 listopada. Dziennie można oddać jeden głos. Link do głosowania zamieszczam w opisie. No i wszystkich chętnych proszę o oddawanie głosów, za które z góry bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. No a teraz przechodzimy do filmu. Dzisiaj zajmiemy się tematem kopcowania warzyw, no i pokażę Wam, jak ja to robię, jak przygotowuję kopiec, powiem, jakie użyć sposoby, żeby się nie dostawały do kopca, do warzyw, drobne gryzonie i szkodniki i co zrobić, żeby te warzywa nam w kopcu nie zagniwały. No, podstawową sprawą jest przygotowanie warzyw do kopcowania i teraz tutaj pokażę na przykładzie chociażby selery. Jak wyrywamy ją z pola, ona jest nieoczyszczona i trzeba obciąć nać, przy czym naci nie obcina się do samego końca. Trzeba zostawić ją powiedzmy na takiej wysokości, troszeczkę niżej, żeby nie obciąć główki. Nie robi się tego w ten sposób. Nie może ona być tak wrzucona do kopca, bo tutaj to będzie zawsze pleśniało, będzie chorowało. Musi być obcięte, żeby zostało kawałeczek tej zielonej części. I ogonki. Ogonki obcina się powiedzmy też tak, żeby zostały w takiej tutaj formie, nie obcinając również tak, żeby tutaj z tej strony nie zakaleczyć. To już można robić na krótkie przechowanie w lodówce. No i też warzywa nie jest wskazane myć je. No do kopca to się w ogóle nie myje, obtrzepuje się tylko z nadmiaru ziemi i idą one do kopca. W domu też jest wskazane przetrzymywać warzywa niemyte, bo umyte tracą szybciej taką naturalną wilgotność, jędrność. Po prostu one szybciej będą nam robiły się wiotkie, obsychały, niż te właśnie niemyte. Także to jest taka podstawowa zasada. Właśnie przygotowuję sobie tutaj stanowisko pod kopiec. Tu mi adoruje jałówka. No i przygotowanie zaczynam od wykopania dziury. Są różne, słuchajcie, metody wykonywania kopców. Ja jednak wybieram taką metodę, że kopię sobie dół pod warzywa, po to, że przechowują się one znacznie lepiej, nie tracą wilgotności, są twarde, jędrne i nie murszeją. Głębokość dołu, no to sobie sama praktycznie ustalam, ale tak staram się na wysokość pół kolan do kolan, z tego względu, że im głębiej, tym one po prostu z ziemi ciągną więcej takiego chłodu, w zimie ciepła, bo wiadomo, że ziemia też izoluje. No i później wykładam to słomą, ale to już pokażę w dalszej części filmiku. Powiem też, co robię, żeby zabezpieczyć je przed naturalnymi gryzoniami, szkodnikami, żeby nie wchodziły mi do kopca. No a teraz zrobię tutaj przerwę w nagrywaniu, bo nie będę Wam tutaj pokazywać, jak kopię dziurę. Także widzimy się za chwilkę. Witam Was ponownie, dnia drugiego. Wczoraj nie udało mi się kopca skończyć, bo rozpadał się deszcz. No i słuchajcie, praktycznie kopiec już mam przygotowany, jest wyłożony słomą. Słomą wykładam w zasadzie po to, bo jest ona izolacją. No i żeby warzywa nie leżały bezpośrednio na ziemi.
Słoma jest taką w zimie izolacją, one nie marzną, nie ciągną mrozu do siebie. No i w zasadzie kopiec już mógłby być przygotowany, gotowy do wkładania tutaj warzyw. Ale ja jeszcze mam takie, słuchajcie, sekrety odnośnie gryzoni. No i teraz wam powiem, że dodatkowo wykładam kopiec gałązkami świerku. Układam go tutaj, powiedzmy tak, dosyć szczelnie, po to, że nie idą w zimie do kopca myszy. Wiadomo, że słoma jest izolatorem, jest ona, zatrzymuje ciepło, wszystkie gryzonie w słomie się chowają. Chodzi tutaj głównie o myszy i drobne jakieś tam szkodniki. I wykładam to świerkiem, po to właśnie, żeby myszy do tego kopca nie szły. I dodatkowo, słuchajcie, ważny jest jeszcze wrotycz. Wrotycz ma właściwości odstraszające. Też już tam w którymś odcinku mówiłam o działaniu wrotycza. Kładzie się jego też po rogach, czy tam ewentualnie można tutaj sobie tak o w kopcu porozrzucać po parę gałązek. Wydziela on, słuchajcie, taki zapach. No ten już jest, powiedzmy, jesienny. Dobrze by było, gdyby był świeży. No teraz ze świeżym jest ciężko. Świeży wrotycz bardzo fajny jest w lecie, jak on kwitnie, zerwać takie, powiedzmy, pęczuszki, porobić, powiesić w miejscach, gdzie przesiadujemy sobie wieczorem, załóżmy pod altanką, czy gdzieś tam na tarasach. Ma on działanie odstraszające komary, podszyć ewentualnie nawet kwiatami. Można po blacie stołu, wtedy nie siadają tak muchy. Jest to taki, powiedzmy, naturalny odstraszacz na komary. Nie trzeba stosować żadnej chemii. Tak samo tutaj właśnie, układając go w kopcu, zapobiega on dostawaniu się drobnych szkodników, również właśnie, słuchajcie, myszom. Jest to też dobrze rozłożyć, jak macie jakieś altanki zimowe, gdzie przytrzymujecie różnego rodzaju sprzęty, warzywa czy jakieś tam inne rzeczy, do których mogą się dostać myszy, nornice czy cokolwiek. Położyć sobie wrotyczu, narwać go teraz. Można go, słuchajcie, połamać, pokruszyć. On wydziela taki zapach, porozkładać. Te gryzonie do tego zapachu nie idą. Także ja kopiec, podkreślam, wykładam dodatkowo świerkiem, świeżo zerwanym wrotyczem i dopiero na to pójdą zaraz warzywa, ale to pokażę w dalszej części filmiku. Teraz sobie tutaj dokończę, to nie będę pokazywała, bo będzie film niebotycznie długi. Także widzimy się za chwileczkę. Przytnij. Warzywa w kopcu są już poukładane, są gotowe do przykrycia. Zaraz tutaj będę przykrywać kopiec, ale jeszcze wam powiem, że oprócz tego, że stosuje się na spód świerk i wrotycz, pomiędzy warzywa dobrze jest wrzucić żołędzie. No wiadomo, że dąb słynie z siły, z wigoru. Tak samo i żołędzie wrzucone między warzywa powodują to, że one nie tracą swojej takiej naturalnej jędrności, wilgoci naturalnej swojej, a zatrzymują, zachowują taki kształt, taką wiotkość witalną, jak mają ją teraz obecnie, zaraz po wybraniu. No i to jest właśnie takie polecane. Mało kto zna ten sposób, także szczerze wam tutaj go polecam. No i jeszcze takim jednym sposobem, ale to już dotyczy ziemniaków. Słuchajcie, jak macie ziemniaki w piwnicy, w kopcach, one przy wiośnie, wiadomo, już kiełkują, bo poczują, no to jest, można powiedzieć, zew natury, wszystko się budzi do życia, kiełkują. No i teraz chemicznie stosuje się środek o nazwie Stop Kiełek. Posypuje się, czy opryskuje, nie wiem, bo nie interesowałam się tym nigdy. Posypuje się te ziemniaki, czy tam opryskuje, i kiełki nie rosną, ale jest to, słuchajcie, też nierewelacyjna metoda, bo można przeholować, później takie ziemniaki nie wschodzą. No wiadomo, to jest jakiś rodzaj chemii, także słuchajcie, jest bardzo prosty, naturalny sposób również na zatrzymanie wzrostu kiełków. Wystarczy, słuchajcie, nazbierać zwykłych kasztanów. Na jesień, jak lecą one z drzewa, nazbierać i
posypać po ziemniakach dosyć grubo, można to przemieszać w ziemniaki. Kasztan wydziela takie substancje, które właśnie spowalniają. No nie jest to, że przy wiośnie kiełek w ogóle nie będzie rósł. On będzie owszem rósł, ale dziesięciokrotnie mniej jak w warunkach naturalnych. Także jest to też metoda mało znana, aczkolwiek ja tutaj już wszystkim, że tak powiem, wokoło mówię o tej metodzie, bo warto, no i jest ona już sprawdzona przez wielu, sprawdza się. Jedyny minus tej metody, słuchajcie, jest taki, że później jak się sadzi sadzeniaki, nie są one poworkowane, a są luzem, no to mamy, powiedzmy, oprócz pola ziemniaków, mamy jeszcze pole kasztanów, także później jest, no to jest taki minus, ale naprawdę te dwie metody polecam, żołędzie i kasztany. Również żołędzie można wsypać między kartofle, tak samo one oddziaływują jak na warzywa, zachowują naturalną taką jędrność i sprężystość kartofli. Także warto, no warto, szczerze Wam to polecam, bo są to metody przeze mnie sprawdzone i stosowane. I jeszcze tak słów kilka odnośnie marchwi, ale najpierw zobaczcie, leci tutaj cały sznur żurawi. Słychać ich piękny klangor teraz, nawołują się, zmieniają tutaj w kluczu przywództwo. Język mi się tutaj zaplątał. Raz jeden prowadzi, raz drugi, zmieniają się one na zmianę, aby się nie zmęczyć. No i odlatują sobie, tam leci, lecą drugie sznury. Słońce już zachodzi. No a słuchajcie, wracając do marchwi, tutaj w przepięknych okrzykach żurawi, powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że marchew ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych i słuchajcie, jest ona bogata w karoten. Tu już teraz dla pań taka informacja dla kobiet. Zawiera ona karoten, który dostaje się pod skórę, gdzie swoje działanie zaczyna melanina. Melanina jest to naturalny pigment skóry. No i powiem, że karoten bardzo wpływa na właśnie na melaninę, która jeżeli spożywamy, słuchajcie, dużo marchwi, dużo soku z wyciśniętej marchwi, wtedy taka jasna karnacja robi się, przemienia się w taką naturalną, leciutką opaleniznę. Także też, słuchajcie, nie trzeba stosować w zimie solariów, nie trzeba gdzieś tam uczęszczać na jakieś właśnie sztuczne nasłoneczniania, opalania. Wystarczy spożywać szklankę soku z marchwi dziennie, jeść bardzo dużo marchwi i karnacja już po miesiącu, po półtora miesiąca zauważymy widoczne zmiany w kolorze. Po prostu skóra zacznie nam się wybarwiać na taki ciemniejszy kolor właśnie takiej delikatnej opalenizny. Także no naprawdę warto, jest to taki naturalny sposób, nieszkodliwy, nieinwazyjny. Mój kopiec jest już gotowy. Słuchajcie, wiem, że może to wyglądać teraz trochę dziwnie i kojarzyć się tylko z jednym, no ale metoda ta naprawdę się sprawdza. Przy czym teraz powiem Wam jeszcze, że nie przysypuję całkowicie ziemią szczelnie, z tego względu, że temperatury są jeszcze na plusie, nie ma przymrozków, nie ma mrozów. No i gdybym teraz zasypała tutaj grubą warstwą piachu szczelnie, warzywa one w kopcu jednak parują, oddychają i było im, by im za ciepło, mogłoby dojść do murszenia tych warzyw. No a tego oczywiście chcemy uniknąć, więc przysypuje się ziemią bardzo delikatnie, aby tylko słoma gdzieś tam nie rozwiało jej. No i żeby były zabezpieczone te warzywa przed lekkimi przymrozkami. No a później ilość piachu, przysypywanie tutaj tej wierzchniej warstwy będę sobie dozować zgodnie z temperaturami panującymi na zewnątrz. Jak będą one tutaj spadać, będę dokładać piachu, ewentualnie jeszcze słomą okryję. No i słuchajcie, rzecz ważna, zawsze stawiam na środku kominek, coś w rodzaju kominka, taką glinianą rurę z otworem, może to być również wiaderko, jeżeli takich rzeczy się w domu nie ma, po to, żeby w zimie była naturalna cyrkulacja powietrza, żeby nadmiar
ciepła wychodził, dostawało się świeże powietrze, także ważne jest też właśnie, ważna jest izolacja, wentylacja, przepraszam, ważna jest wentylacja w kopcu, właśnie włożenie takiego czegoś, co pozwoli na uchłodzenie i dopływ świeżego powietrza. No i to by było na tyle na dzisiaj. Tradycyjnie żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc zdrowia. No jeszcze kiedyś nagram odcinki odnośnie warzyw, jakie mają właściwości, jak można je wykorzystać jako leki, na co wpływają, czemu zapobiegają, bo takich informacji jest bardzo dużo informacji jest mało rozpowszechnionych, mało dostępnych do wiedzy powszechnej, także słuchajcie, co wiem sama, to z Wami się podzielę chętnie. Także słuchajcie, trzymajcie się cieplutko i do następnego.